No dobra, przyjechałam się tutaj spotkać z Asią. Asia jest pośredniczką nieruchomości. Zobaczymy, co można kupić w okolicy i za ile. Coraz więcej Polaków odwiedza wybrzeże Hiszpanii. Przyjeżdżają nie tylko na wakacje, ale też po to, by tu zamieszkać. Postanowiłam sprawdzić, co ich tu przyciąga i ile kosztują nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry. No piękną pogodę załatwiłaś, naprawdę. Czego Polacy poszukują tutaj? Bo tak naprawdę przyjechałam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Zakochuję się coraz bardziej w tej Hiszpanii. Natomiast w momencie, kiedy trafia do Ciebie klient, o co mu chodzi? Czego on chce? To są, powiem Ci tak szczerze, że jest jedna rzecz, która łączy wszystkich i jest to słońce. Okay, rozumiem. Szukają ciepła, szukają spokoju, bezpiecznej przystani. Wiesz, ja znam ludzi, którzy sprzedali swoje własne mieszkanie. Okazało się, że za swoje 60-metrowe mieszkanie w dużym mieście mogą sobie kupić w Hiszpanii 120-metrowy dom, 12 minut od morza piechotą i naprawdę są szczęśliwi. Nie sprzedajecie domów, tylko sprzedajecie szczęście. Sztukę pięknego życia. Sztukę pięknego życia. Asia, gdzie my jesteśmy w ogóle? Balkon al mar. Balkon nad morzem. Tak. Gdzie masz morze? Luksusowa strefa. Morze jest wszędzie dookoła. Okay. Tutaj mamy mnóstwo punktów widokowych i jest naprawdę pięknie. A ten dom to jest perełka. Możemy go kupić już za 350 tysięcy. Poczekajcie, 350 tysięcy to jest opcja, takie 60 metrów mieszkanie w Warszawie, mniej więcej w tej chwili. Mniej więcej. Mhm. A tutaj mamy 8 łóżek, okay. Mamy 3 sypialnie. I salonik. Natomiast jedna rzecz. No. Dom jest do remontu. No jest do remontu. Jakoś mi to nie przeraża. Dobra, słuchajcie, tam jest chyba basen. Hola! Mamy basen, w którym można zrobić poranny nawet trening. Można. I jeszcze jedna rzecz, której nie widzimy. Mhm. Teraz jest jasno. Natomiast kiedy jest zmrok, to wszystkie domy w odległości się świecą. Okay. Także to jest bardzo urokliwe. Ej, on jest fajny, Aśka. Nie wiem, czy widzisz siebie tutaj na kawce. Ja się widzę wszędzie tutaj. Słuchajcie, ja się dawno tak nie widziałam. Dobra, tu jest kuchnia. Wszystko jest do wywalenia. I to już szeglągowska. Chodź, Aśka, ze mną. Typowa szeglągowska. Tu wywalamy. Te byśmy zostawili na górze, nie? Tutaj no, ściana nośna, więc nic się nie da zrobić. A to jest w ogóle dodatkowa kuchnia, nie? Oni ją chyba zrobili. No zobacz. Widzę. Takie lastryko ich, nie? Tak. Piękne. Ten bukiet budowany. 40 lat temu, 50 Oj, lat temu? Więcej chyba, bo to już jest teraz trzecie pokolenie. Okej. Okay. Jakie kafle piękne, Boże! Nie zbijałabym ich. Ej, no mają Chociaż swój urok. Chociaż kilka dla symbolu? No, ale nie, ale piękne są, nie? Największa sypialnia, uwaga. To jest czat. Ej, słuchaj, ale ty, Aśka, to tak? Jest spoko. Ja bym mogła naprawdę mieć taką sypialnię. Mogę się przytulić. Wiesz co, jednej rzeczy by mi brakowało widoku. Ja bym mogła mieć taką sypialnię pod jednym warunkiem, słuchajcie. Żeby tutaj, wiesz, było okno i bym sobie widziała morze. Tutaj nigdzie nie ma kaloryferów. Nie, tu jest ciepło. Tu jest ciepło. Ale mi się to podoba. I widok na basen. Kaloryfer nie jest potrzebny. Dobra, kraty w oknach. Dlaczego oni mają kraty w oknach? Tu jest bezpieczne. To jest bezpieczna dzielnica czy niebezpieczna dzielnica? Tu jest bezpieczna dzielnica. W Hiszpanii wiele osób pyta o ocupados. Mhm. Czyli osoby, które wprowadzają się do Twojego domu, a prawo nakazuje, że nie można ich wyrzucić wcale. Żartujesz, czyli obcy ludzie mogą Ci wejść do domu po prostu i zamieszkać? Chciałabym powiedzieć, że jest to kompletny mit. Większość osób, które nie mieszkają na co dzień w domach, po prostu instaluje sobie kamery i bierze firmę ochroniarską. Dzięki temu ma pewność, że gdyby cokolwiek się działo, to od razu będą mieli informacje. A można wynająć na przykład kogoś, kto się tym Twoim domem opiekuje w momencie, kiedy Ciebie nie ma? Jest taki standard w dobrych biurach, że jeżeli kupujesz dom, to oni bardzo często zatrzymują Twoje klucze na Twoją prośbę, jest pełne zaufanie. Niektóre firmy nawet ścielą łóżka na Twój przyjazd. Tak? Aśka, ten dom jest super. Znaczy naprawdę, on jest super i moim zdaniem w ogóle on nie wymaga tak wielkiego remontu, jak ty mówisz. Ja nienawidzę łuczków, ja wiem, że one są hiszpańskie, natomiast to mi się kojarzy z 40-latkiem, bo mi też taki był odcinek, jak on sobie robi łuczki. Więc jakbym na pewno wywalała wszystkie łuczki, wiesz, robiła na prosto. Na płasko. Natomiast super są te kafle, łącznie z tym, że w łazienkę, jeżeli bym robiła, bym się starała zostawić te kafle. No zobacz, na sypialnię, przecież to jest genialne, no. Kurde, łóżka są ładne nawet. On wcale nie jest do generalnego remontu. To jest jeszcze łazieneczka. No i to jest super. Dobra. Zobaczmy jeszcze ogród. Dobra, tędy wychodzimy? Nie, tędy nie, wychodzimy. Tędy. Masz się trochę na palmach?
W ogóle, ale są piękne. Znaczy, znam się tak na palmach. Ładna, ładna. Mamy ogród. O kurcze. Jest ogrodem, jak sobie wyobrażam, taki zaczarowany ogród, tak, który uwielbiają dzieci. Tak, tak, to się można zgubić. Ja szukam punktu widokowego, słuchajcie, ale patrzę sobie na sąsiadów, to oni tam sobie na dach zrobili wejście i moim zdaniem stamtąd to już może widać, ale poczekaj, Jaśka, nie chodź, bo ty masz sukienkę, ale ja pójdę na najwyższe miejsce. Widzę! Słuchaj, dobra, tutaj taką wieżę widokową ja sobie robię w tym miejscu. W ogóle, jak jest, Asia, z pozwoleniami na budowę? Na przykład jak chcesz w takim domu coś zmienić, wiesz, dobudować, pójść do góry? No nie, trzeba sprawdzić. W zależności od miejsca. To jest taki w ogóle haczyk, że czasami na przykład jest w niezłej ofercie dom, który jest na klifie i okazuje się, że wszystko jest okej, poza pozwoleniami. Ktoś nie dopilnował i nie wolno budować na klifie. Ten dom jest perfekcyjny, tyle wam mogę powiedzieć, dla mnie, naprawdę, poza widokiem. Poza widokiem. Tutaj trzeba by było zagrać rzeczywiście zielenią. No, ale jest piękne. Słuchajcie, zobaczcie, człowiek przyjeżdża sobie do Hiszpanii i taką złośliwą Asię poznaje po prostu. Od tego dźwięku uciekłam właśnie, wiesz? Od budowy uciekłam. Tu się wchodzi? Tak, wchodzimy. O kurczę. Dorota, tak się mówi, maniana, a oni już śniadanie właśnie nam przygotowali. Wielkanocne w dodatku, to słuchaj, dodatku. Wiesz. Wielkanocne. Kurczę, ale to jest naprawdę fajny standard. Tak. To jest standard, w którym to akurat jest tylko pokazowy zrobione. Aha. Natomiast zabudowa kuchni, łącznie z meblami, poza lodówką, która jest uważana za element ruchomy. Co ty mówisz, tutaj lodówka? To jest wyjątek, reszta rzeczy już jest przygotowana. Czyli mamy podłogi, tak. Mamy opcję kuchni, drzwi, zobaczcie, proste, białe drzwi, nie tam, że jakieś wymyślne, bo wiesz, w tych nowych budownictwach czasami jest sytuacja, że są te takie cholerne tutaj, wiesz. Tak, okienka różne. Nie, i to w tym momencie wszystko do tego będzie pasować, ktokolwiek się by tutaj wprowadził. Tak. No dobra, i teraz tak, łazienka znowu, biała, prosta, totalnie, zajrzyjcie sobie. Ja to spokojnie, raz. Dwa. Raz. Trzy. Dwa, trzy. Okej. Okay. O. Tutaj mamy sypialnię, master. Okej, okay, i z łazienką. Z garderobą i łazienką. No to jest luksusowe mieszkanie. To jest mieszkanie. Dosyć duże. Takie mieszkanie jest tak, bardzo komfortowe. Mhm. Ono kosztuje około 315 tysięcy euro. Żartujesz. Ale są też tutaj mniejsze i w takim budynku jak ten już od 100-kilkudziesięciu tysięcy możemy mieć mieszkanie. Jeżeli sobie przeliczymy ceny mieszkań w Polsce, mówimy o wielkiej płycie z widokiem na inną wielką płytę, to tutaj można mieć słońce przez cały rok i miłą pogodę za połowę tej ceny mniej więcej i w standardzie wyższym. Można tak wybrać, jak najbardziej. Dobra, kto to wybiera, Asia? Kto to wybiera? Kto tutaj przyjeżdża? Kto tego chce? Kto tego chce? Ludzie, którzy ktoś chcą mieć... chcę to kupić. Dobrze, że jestem pierwsza. To jest case dla tych, którzy chcą tu w ogóle się przenieść, mieszkać. Mhm. Masz blisko Starówkę, blisko port. To chcą rodziny, które chcą przyjechać z dziećmi. To można wynajmować, na przykład typu ty jesteś sobie przez, wiesz, przez miesiąc wakacji, a przez resztę roku ktoś inny mieszka. Bardzo często tak jest, że jest mieszkanie, które jest oddane do wynajmu i po prostu blokujesz czas, kiedy ty chcesz tu być. Wiesz, że mnie kręcą bardziej opcje remontowe, nie? Wiem. Chociaż z drugiej strony, nie, taka baza by była spoko, możesz pójść w każdym kierunku. To jest na pewno do wzięcia pod uwagę, przysięgam. To jest idealne do wejścia, od razu. To prawda, mi zależy na czasie, w życiu, generalnie. Chodźmy. Starego miasta. Okej, czyli tam normalnie są kamienice, a tutaj masz dom, tak? Mi do pokazania w sercu. Wyobraź sobie, że nie tylko dom, ale zobacz, jak jeszcze otoczony roślinnością. No to prawda. Masz te drzewa, ptaki, które tam żyją. Mhm. Dobra, to jest bliźniak, nie? Bo tam przechodziliśmy koło drugiego domu. Tak, tam jest pierwsza część, tu jest druga część domu. Natomiast poczucie jest takie, jakby był niezależnym domem.
Czy Hiszpanie są niscy? Bo ja zobacz, jak tutaj wchodziłam, tak głową paliła. Ja myślę, że Hiszpanie dbają o każdy fragment przestrzeni, gdzie nie wpada gorąco. Okej, okay, ale tu jest w ogóle, słuchajcie, przewiew i tam widać wejście na jakieś patio z drugiej strony i tutaj wieje trochę. Słuchaj, to jest taki klasyczny menstrój, nie? Tu Hiszpanie mieszkają? Tak, ten dom, w przeciwieństwie do wielu innych, które są na sprzedaż i które gdzieś rotują w rękach międzynarodowych, ten faktycznie należy do rodziny hiszpańskiej, która tu po prostu mieszkała. Ale on jest w genialnym stanie, słuchajcie, przysięgam. Jakby patrzę na stolarkę, patrzę na podłogi, patrzę na ściany. Tutaj wszystko jest takie, że właściwie no można wynieść meble generalnie. Starsi państwo, nie? W domach jest w ogóle taki duży szacunek do tego, co lokalne i tradycyjne. I nawet jak coś się zepsuje, to wymieniają to, zachowując ten styl. Okej, tam mamy kuchnię? Tam mamy kuchnię, możemy ją od razu zobaczyć. Jakie gafle! Jezu, jaki czad! Kocham te kuchnie. O rany, ale bym jej w ogóle nie zmieniała. Prawda? Te szafki mają przepiękne kształty. Nie lubię tylko tego koloru drewna. Ja lubię, wiesz, taki naturalny bardziej. Ale ta kuchnia jest przepiękna po prostu. Drżyjcie, wrócę i będę robić takie kuchnie teraz. Biedni bohaterowie totalnych remontów. O ludzie. Wyobrażasz sobie tutaj się budzić? Znaczy nie wyobrażam sobie nic innego pod tym krzyżem robić tutaj w tym łóżku. Przepięknie tutaj jest w ogóle, co to jest na tej podłodze. Aśka, co to w ogóle jest za kafel? To w ogóle jakby się, wiesz, farba rozlała. Ale ta szafa, zobacz. To jest naprawdę... Jezu, przepraszam cię. Pięknie. Myślę, że można na przykład ich przekonać, żeby zmeblowali się, wiesz? Myślę, że zawsze trzeba rozmawiać. Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Warto rozmawiać. Tutaj mamy jeden pokoik, sypialnię. Jaki słodziankowy, zajrzyjcie sobie tutaj. Słodkie po prostu na maksa. Właśnie dom ma 300 metrów, więc tak naprawdę to duży dom. Wiecie co, mi to tak jara na maksa, dlatego że dla mnie to jest w ogóle, wiesz, nauka nowego stylu, bo to nie jest tak, no w tej chwili mamy jakieś, wiesz, nowoczesne podejście, łączymy rzeczy, a to jest w ogóle coś fenomenalnego. Ja na przykład mimo tego, że kurczę, pracuję w zawodzie od kilkunastu lat, to dopiero teraz się uczę, jak wykorzystywać kafle, które są mocne. I Hiszpania jest do tego taka, o taka tak, jest. Ale zobacz jeszcze tam najlepsze. Ale czad! Ale czad! No i tutaj mamy taras, na którym możesz robić wszystko to, czego nie robisz pod krzyżem. Tak. Bo naprawdę niczego nie widać, nic cię tu nie widzi. Dobra, co byś sobie zmieniła, gdybyś sobie kupiła ten dom? Pewnie trochę bym sobie odświeżyła ściany, pobieliłabym, bo to zawsze jednak robi takie poczucie świeżości. Błagałabym, żeby mi zostawili meble i żebym mogła je kupić, poza meblami na dole, bo tam by trzeba zrobić nowocześnie, nie? Ale czekaj, jesteśmy przy kuchni, musimy jeszcze pokazać ten mały taras przy kuchni. A bo tu jest druga kuchnia! Tu jest ty kobieto! Tu jest czysta kuchnia. A masz brudną kuchnię i czystą kuchnię, też bym tak chciała mieć w domu, każdy powinien tak mieć. W brudnej kuchni się gotuje, czystą kuchnię się pokazuje gościom. To jest, moim zdaniem, to pomieszczenie z sercem domu. Może być. Tak mi się wydaje. No, i ono ma tutaj fajny ten przewiew, oddech. Jaki czas znowu! Poczekaj, poczekaj, Aśka, chodź tutaj na chwilę, chodź, bądź tutaj. I zostań, i uwaga, idźmy tak. Asia, robię lemoniadę, przyniesiesz mi cytrynę? Oczywiście! Weź tę z ziemi, bo dojrzała! trochę nadgniła na dole, ale... Dziękuję. No tak, ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nie, no to drzewo jest super. Dobra, szanowna pani, cena za to? 355 tysięcy euro za ten dom. Okej. Okay. W sercu miasta, dom z czterema sypialniami, z własną cytryną. No, z własną cytryną. Czego chcieć więcej? To teraz sobie przeliczamy to. 70 metrów na Mokotowie mniej więcej. Mać wybór, no. Można sobie mieszkać, prawda, w Warszawie. Bardzo ładne miasto, serdecznie polecam. Trochę mniej grzeje. Albo... Można tutaj. Remont moim zdaniem spokojnie ogarniecie tanio. Mam zagwozdki. Aśka mnie zabrała do Beverly Hills teraz. Pogoda dla bogaczy, tak? Ciężko się nie zgodzić. Teraz chodzimy do nieruchomości, która jest z górnej półki, bardzo premium. Mhm.
to jest, bo właśnie powiedz mi o tej okolicy, bo ja patrzę i tu są po prostu same wille, tak. Super płoty. Jest tu bardzo elegancko, bardzo spokojnie. Wszystkie wille tutaj są na wzgórzu i mają widok na morze. Także to jest ten luksus, o którym każdy marzy. Fajnie, że znam taką Aśkę, mogę sobie poglądać takie rzeczy drogie. I co, idziemy do środka? Tak, wejdźmy, zobaczmy. Dużym chodźcie, szacunkiem. Jezus Maria, chodźcie, musicie to zobaczyć. Chodź, Chowicki. Czy ja się dobrze prezentuję, Asia, w ogóle na tym tle? Nie uważasz, że super wyglądam na tym tle? Tak dobrze się prezentujesz, że szczerze mówiąc, mimowolnie zaczęłam wyciągać telefon, żeby zrobić zdjęcie. Witaj u mnie w domu, tak bym chciała ci powiedzieć. Ale to wygląda super. I wiesz, co super jest ogród w ogóle. Naprawdę. Powiem ci szczerze, że to nie tylko jest piękny ogród, już od razu zrobiony i zadbany, no. Ale w ogóle cały dom jest naprawdę bardzo dobrze prowadzony. O niego bardzo dbają. Kuchnia letnia. Tak, tu jest letnia kuchnia. Jest piękny basen. Z którym widokiem. Nie tylko można się pomoczyć, ale też popływać. O kurczę. Tutaj ten mały stoliczek, tak. Który jest, no aż się prosi, żeby wieczorem tak. Nie usiąść. Nie no, przesłodkie to jest i duży basen, naprawdę duży basen. No i wiecie co, ktoś miał naprawdę mega gust, jeśli chodzi o urządzenie. Tak, to jest właśnie, dla mnie to jest w 100% docenienie lokalnego stylu, tak. Charakteru. Tak. Z utrzymaniem elegancji. A i tam jest patio jeszcze, widok na patio. Ten dom ma 5 sypialni, okay. Także w tym domu możesz zaprosić naprawdę całą rodzinę. Okay. To jest bardzo takie miejsce ciepłe, rodzinne do tego, żeby razem celebrować chwilę. Jezus, jaki czat, ludzie, zobaczcie to wszystko. Piękny kominek. Naprawdę, nie wiem jak ty oceniasz, że jest, teoretycznie nie jest duży. Powiem ci jak oceniam, poczekaj, bo to będzie najlepsze. Aśka, nie urządziłabym tego lepiej. Nie wymyśliłabym tego lepiej. Ale rzeczywiście cudowne jest to dobranie bardzo różnych elementów, nie? A tak naprawdę nadal to wnętrze, słuchajcie, jest na tyle proste, że nie odwraca uwagi od najważniejszej rzeczy, czyli od widoku. Od widoku. A tu jest patio. Tak, fantastyczne patio. Wiecie, że patio tak naprawdę to nie tylko zieleń w środku domu, ale patio się robi, projektuje po to, żeby doświetlić pomieszczenia, tak jak tutaj, ten korytarz byłby ciemny przecież. Dokładnie. I wpuścić trochę. Druga sypialnia, również z łazienką, piękne, zbudowaną szafą, z dużym oknem, także jest oświetlona. Słuchajcie, prostota i teraz ja to zawsze powtarzam, kurczę, jak urządzam wnętrza, prosta baza, proste rzeczy, nie silmy się. Potem jak chcemy sprzedać nasze mieszkanie czy nasz dom, w momencie kiedy się okazuje, że zrobiliśmy sobie jakieś naprawdę mocne akcenty, poszliśmy w złoto i w jakieś lamperie, to go nie możemy sprzedać, a ten dom jest po prostu luksusowy i prosty i jest piękny. Słuchajcie, jeżeli ktoś na przykład chciałby fajnie spędzić wakacje, to ja polecam oglądanie nieruchomości, bo można po prostu wrócić z mega patentami. Najprostszy pokój na świecie, przepraszam, że mówię za ciebie, Aśka, no ale ja po prostu tutaj widzę to, że wyłącznie poduszki mogą nam zastąpić zagłówek i że proste może być piękne. Dokładnie i właściwie, że w sypialni nie potrzebujesz nic więcej, tak, niż łóżko. Bo masz szafę. Odpocząć, tak. Masz nie mieć bodźców, nie? O Jezu, jaka łazienka fajna. No i to jest tak, ja używam takich kafli, z sieciówki zwykłej, tapeta, tak, tylko super. Tak, pod uwagę, że to są też proste rozwiązania, tak. Które pięknie wyglądają, ale to wszystko jest też bardzo... Słuchajcie, tu jest wszystko luksusowe, prawda jest taka, że jeżeli sobie spojrzymy, każde drzwi są niewymiarowe, każde drzwi są wysokie, widać, że to są najwyższej jakości materiały, widać to wszystko, ale jednocześnie to jest naprawdę gust. No właśnie, wiesz co, ja mam wrażenie, że jak ludzie mają bardzo dużo pieniędzy, a nie mają gustu, to robią taki przepych totalny, bo chcą, żeby to było widać. Żeby było widać pieniądze. A tu widać klasę, po prostu. Ale tu jest pięknie. Wszystko tu jest. Ta przestrzeń to jest absolutny majstersztyk, słuchajcie. No, to chciałabyś coś takiego mieć, nie? Oj, bardzo. Tylko to nie jest dla małej rodziny. To jest, słuchajcie, przestrzeń naprawdę dla dużej rodziny, dla kilku... naściorga dzieci, no, chciałam powiedzieć. Dobra, cena? Jak obstawiasz? No myślę, że na pewno kosztuje z 1 000 000 euro. Zgadła? Zgadłaś. Kosztuje rzeczywiście około 1 000 000 euro. Dokładnie 1 095 000. Słuchajcie, czyli tak za 4,5 bańki, jeżeli chodzi na nasze pieniądze. I teraz uwaga. Ile to wychodzi nam za metr w polskich pieniądzach? 20 000 za metr. Ja ostatnio sprawdzałam. Mieszkanie, taka nadbudówka nad kamienicą w Warszawie w stanie surowym. 22 000 złotych. Sorry, ja wiem, że to są ogromne pieniądze, nie stać mnie na ten dom, bardzo serdecznie żałuję, natomiast te ceny nieruchomości są dużo niższe nadal niż w Polsce. I rzeczywiście,
jest tak, że Warszawa jest droższa niż tutaj, gdzie jesteśmy, niż Warszawie. Słuchajcie, jak macie jakieś duże mieszkanie w centrum w Warszawie, to się zastanówcie, czy lepiej go nie sprzedać, bo to jest coś absolutnie pięknego. Natomiast najfajniejsza opcja jest taka, że to jest jedna przestrzeń. Tutaj morze nam wpływa po prostu do wnętrza i to jest coś chyba bezcennego. To jest bardzo przemyślane tutaj. Masz klientów już na ten dom? Powiem Ci szczerze, że mam z tyłu głowy. Mam klientów, którzy szukają rzeczywiście czegoś w tym stylu. I mocno trzymam kciuki, żeby znaleźli to. Proszę Cię, jedna rzecz. Daj im mój numer i jak tu będą i kupią, niech zadzwonią. Ja chętnie wpadnę na herbatę, naprawdę. A jak ci ludzie zabiorą swoje meble, to ja za darmo będę Wam to urządzać. Ja chcę mieszkać w Hiszpanii, no! Przez Ciebie! Przez Ciebie! Słuchajcie, wszystko rozumiem. Przyjechałam tutaj z takim pytaniem, dlaczego Polacy chcą mieszkać w Hiszpanii? Ja, Szalongowska, bardzo serdecznie pozdrawiam i chcę mieszkać w Hiszpanii. Dlatego. I dlatego. I dla takich ludzi, i dla szczęścia, i dla słońca. I to jest coś absolutnie niesamowitego. Naprawdę, dziękuję Wam bardzo. Dobra, no to za Hiszpanię, no. Jak to mówisz, że to jest szczęście? Sztuka pięknego życia. Sztuka pięknego życia. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Szalongowska. To już koniec mojej podróży po Hiszpanii, a przynajmniej tej, którą możecie zobaczyć na YouTubie. Ale zapraszam na kolejną wyprawę. Komentujcie, a jeżeli Wam się spodobało, to subskrybujcie mój kanał. Ściskam!